Dzisiaj podpytam Violę o różne rzeczy związane z Koreą, z mieszkaniem tutaj. Na pewno wiele osób Violę zna, bo jest popularna na YouTubie, ale na pewno ktoś się znajdzie, kto może nie zna, może nie wie wszystkiego. To była miłość od pierwszego wejrzenia. I voucher na obiad, tak, nie? To jest takie śmieszne. A jeżeli chodzi o koszty życia tutaj? Do każdego posiłku w szpitalu miałam tą zupę. Konkretne rzeczy, które lubią poprawiać swojej twarzy. Naprawdę masa. Dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia. No. My dzisiejszy dzień zaczynamy od takiego, można powiedzieć, fajnego miejsca na spacer tutaj, ponieważ tutaj przebiega strumyk, przebiega taki kanał o nazwie Cheonggyecheong. Tak, widzicie, te nazwy są takie trudne, że dobrze, że mamy Violę, która tu pomoże zawsze. Tu w ogóle kiedyś biegła droga, ale to jest fajny przykład taki właśnie rekonstrukcji terenu, gdzie zamiast drogi szybkiego ruchu, gdzie jeździły kiedyś samochody, mamy teraz takie fajne, ładne, rekreacyjne miejsce. I to jest chyba takie miejsce popularne spacerowe tutaj. Tak, bardzo popularne. Tutaj akurat nie widać, ale tam dalej jak pójdziemy, będzie bardzo dużo takich firm, wieżowców i pracownicy okolicznych wieżowców. Często przychodzą tu w przerwie na lunch. Zobaczcie, jakie tu są fajne przejścia na drugą stronę tego strumyka. No to takie kamyczki, trzeba uważać, żeby nie wpaść do wody. Chodź Viola, tylko uważaj. Zaczniemy od takich podstaw. Czyli jak w ogóle znalazłaś się w Korei? Pierwszy raz do Korei przyjechałam, pracowałam w firmie koreańskiej i wysłano mnie na podróż służbową jakoś na 3 miesiące do Korei i wtedy mi się bardzo spodobało. Mieszkałaś tutaj w Seulu wtedy, w czasie tych 3 miesięcy? Czy... Nie, mieszkałam w Suwon. To jest troszeczkę niżej pod Seulem, ale też bardzo fajne miasto. Okej, i wtedy co? Już to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć? Mówię na razie o mieście. Tak, to miasto, tak, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja bardzo chciałam przyjechać do Korei, bo byłam zainteresowana wcześniej troszkę Koreą. To się zaczęło od tego, że zaczęłam oglądać koreański serial w polskiej telewizji. Tak mi się spodobał język, że zaczęłam, tak chciałam się nauczyć trochę. Nie miałam też czasu, bo zaczęłam pracować w koreańskiej firmie. No w końcu tu przyjechałam i jak już trafiłam do Korei, to bardzo mi się spodobało. Wtedy wydarzyła się kolejna ważna rzecz. Ważne wydarzenie, które tak naprawdę odmieniło los Violi, czyli spotkanie twojego męża, który z tego, co pamiętam, pracował w tej właśnie firmie, tylko tutaj. Tak. On pracował w tej samej firmie, co ja. Właśnie jak przyjechałam na delegację, to było kilka biurek obok. Nawet w pewnym momencie jedno biurko obok. Czyli to było jakieś tam zrządzenie losu. Tak. Tym bardziej, że właśnie on mówił po angielsku, więc mogliście się na spokojnie porozumieć, co tak jak mówiliśmy, to nie jest taki standard, że wszyscy tutaj mówią po angielsku. Dokładnie, tak. Mój koreański wtedy to się ograniczył do dzień dobry, jestem Viola. I koreańskie jedzenie jest smaczne, to umiałam powiedzieć, a mój mąż mówił po angielsku tak w miarę płynnie i miał taką dużą pewność siebie w tym mówieniu po angielsku, co się rzadko spotyka wśród Koreańczyków. To super. I jak potem ta decyzja tutaj, że jednak zamieszkacie tutaj, zapadła? To była szybka decyzja. Moja mama by na pewno powiedziała, że za szybka, ale to była, ta decyzja już zapadła tutaj w Korei na tym pierwszym razem tak naprawdę. Wróciłam do Polski, zwolniłam się z tej firmy. W międzyczasie mój mąż na tydzień jakoś tak miał urlop wtedy. Na tydzień przyjechał do Polski, bo chciał poznać moich rodziców też, no i potem pojechałam znowu. On poleciał osobno, a ja poleciałam jakiś miesiąc później. I jak te początki wspominasz tutaj? Staram się zawsze mieć bardzo pozytywne takie nastawienie, bo też wiedziałam, że na przykład moi rodzice bardzo się stresują i że trochę jest im przykro, że ja tutaj jestem tak daleko, więc stwierdziłam, że muszę wyciągnąć z tego miejsca jak najwięcej pozytywnych rzeczy i musi mi się podobać, tak, bo jak mi się nie będzie podobać, to nie ma sensu. To mi bardzo pomogło, nie miałam takiego szoku kulturowego, nie miałam takiego, że o czemu ja tu jestem, nie chcę tu być. Raczej wiedziałam, że to jest moja decyzja, chciałaś tego teraz, bądź, jest super. Znalazłam pracę szybko, znalazłam pracę w takiej koreańskiej firmie, ta firma była trochę taka szalona, taka bardzo mała firma, no śmiesznie tam było, ale po tym jak tam pracowałam, znalazłam też pracę jako nauczycielka angielskiego i wtedy ta praca mi się bardzo, bardzo podobała, pracowałam z dziećmi i też uczę polskiego cały czas, co jakiś czas, jak mam jakichś uczniów, którzy są zainteresowani językiem polskim. A kto właśnie jest zainteresowany? Na przykład pracownicy jakichś firm też przyjeżdżą do Polski? Głównie, no to nie jest tak, że jacyś Koreańczycy hobbyści myślą, ach, polski język tak cudownie brzmi. Tak nie ma niestety. Głównie pracownicy firm i to zwykle firmy ich zmuszają. Dzisiaj mamy kolejny dzień bardzo ładnej pogody. Mimo że październik to jest bardzo słonecznie, prawie 20 stopni, aczkolwiek zauważyliśmy, że dzisiaj jest dużo gorsza jakość powietrza. To jest niestety tutaj również problem, jak w wielu dużych miastach na świecie. No i dzisiaj widzimy już takie lekkie zamglenie, więc jednak no już to powietrze nie jest niestety takie czyste, ale i tak na dworze dziś jest bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo fajne miejsce na spacer, właśnie sobie tak tu chodzimy i mówimy o tym, że fajnie, rzeczywiście dużo ludzi tu z biur chodzi, widać, w garniakach sobie się przechadzają, więc widać taka przerwa w pracy. Zobaczcie, tutaj jest parasol.
I te parasole są tu chyba często, na przykład też na przystankach, tak, nie? Bardzo często, szczególnie w lecie, one są, czasami się pojawiają właśnie w lecie, albo stoją cały rok, tylko że zwinięte w zimie i one właśnie są od słońca, nie tak. Od deszczu, tylko od słońca. Tutaj w ogóle co jakiś czas są jakieś takie małe wodospady, są właśnie te przejścia kamyczkowe na drugą stronę, wokół dużo takich drapaczych mur, można powiedzieć. Dużo biurowców, dużo budynków. Przechadzamy się tak naprawdę po centrum Seulu, zwiedzamy sobie tutaj, spacerujemy. Jesteśmy przy takiej budowli, z którą się wiąże takie, myślę, dla nas ważne wydarzenie, dla Koreańczyków, jak się okazuje, tak, za bardzo. Tak, to jest dzwon, tutaj w środku jest dzwon, nie widać go za bardzo, ale to jest dzwon Bosingak, on się nazywa Bosingak i w Sylwestra, w Nowy Rok tak naprawdę, w ten moment, kiedy nastaje Nowy Rok, uderza się w ten dzwon. Władze miasta zwykle najczęściej uderzają w ten dzwon i to jest praktycznie cała celebracja Nowego Roku, jaka istnieje w Korei. Takiego Nowego Roku, kiedy my mamy tego naszego, tak, Sylwestra, to tutaj, tak jak Viola mówi, wszyscy idą spać, nikt nie świętuje, nikt nie imprezuje, no bo tutaj się świętuje ten rok księżycowy. Tak. Jest też ciekawa sprawa z tym Sylwestrem, teraz mi się przypomniało. Ten Nowy Rok rano ogląda się wschód słońca. Aha, więc czyli tak się jednak wita Nowy Rok. Tak, ale to też nie wszyscy, to po prostu czasami ludzie często nad morze jadą właśnie, żeby obejrzeć sobie ten wschód słońca. A co się dzieje w ten taki rok księżycowy, bo rozumiem, że to jest ten, gdzie jest taki chiński, można też powiedzieć, tak, rok. Tak. Czyli to jest tak zwykle około stycznia, lutego, to jest ta ruchoma data i wtedy jak tu się celebruje? Wtedy to są wielkie święta, to są jedne z najważniejszych świąt w Korei, więc wszyscy zjeżdżają się do domów, jadą do rodziny. Wcześniej oczywiście robią wielkie zakupy, kupują sobie prezenty i jedzie się do rodziny, tam się razem przygotowuje posiłki, razem się świętuje i je się je. I jest jedna ważna rzecz w te święta, składa się pokłon przed starszymi osobami. Taki na Nowy Rok, życzy się im pomyślności i dostaje się za ten pokłon pieniądze. One mają specjalną nazwę, nazywają się sebedon, czyli takie te pieniądze za ten pokłon jakby. Dzieci lubią te święta. Okej, okay. Czyli to tak jak tutaj też czasem się pójdzie gdzieś w Polsce do babci i babcia gdzieś tam... Masz tu niuniu pieniążek. Masz tu pieniążek. A wy też tak spędzacie właśnie ten Nowy Rok? Tak, tak, tak. Nowy Rok, ten zwykły nasz, to ja zawsze staram się tam zrobić jakiś bigos na przykład. Okay. No, szanujmy się, ale oglądamy też wschód słońca, a ten taki księżycowy Nowy Rok zawsze spędzamy z rodziną. Czy czasem dobrze kojarzę, że w ten Nowy Rok się też ubiera ten hanbok? Tak, tak. To właśnie jak się składa te pokłony, to fajnie jest mieć ten hanbok. Oczywiście nie wszyscy to robią. Super to jest. Jak oglądaliście poprzedni film, najprawdopodobniej mój ostatni vlog, to ja tam ubierałam ten tradycyjny strój, w nim chodziłam. Viola też taki ma, ponieważ miałaś go na swoim ślubie. Tak, tak. No i właśnie to jest taki, który możesz właśnie ubierać na takie różne okazje. Tak. A tutaj jest w ogóle bardzo ciekawy budynek, który ma dziurę dość sporą. Po środku. To tak... Dziwnie to wygląda po prostu. On na górze trochę jak taki statek kosmiczny. No i właśnie się zastanawiam, czy to nie odleci zaraz. Kolejnym ważnym elementem jest na pewno też nauka języka. Trochę mówiliśmy, że chodziłaś na ten kurs. Ja jestem tu od paru dni i bardzo ciężko, znaczy trudny jest dla nas ten język bardzo. I nawet takie podstawowe słowa gdzieś jak się pojedzie za granicę, w Europie, no to jakoś łatwo się przyswaja. A tutaj nawet mi ciężko to dziękuję czy dzień dobry jakoś odtworzyć, nawet jak to słyszę. Jak ty w ogóle sobie poradziłaś? Bo słyszę, że z mężem rozmawiasz po koreańsku. Normalnie do ludzi w knajpach też, więc jakoś taka swoboda już jest. No teraz już mam trochę swobody. Na początku było bardzo ciężko. Ja bardzo byłam pozytywnie nastawiona do tego języka. W sensie podobał mi się, chciałam się go nauczyć. No w miarę tam chłonęłam, ale było ciężko. I ciężko mi było przełożyć ten język, którego uczyłam się na kursie na przykład, na taki język mówiony, jak rozmawiam z moim mężem, taki użytkowy, bo bardzo to było różne. I w koreańskim też jest honoryfikatywność w języku, więc zwracasz się do ludzi wyżej rangą czy wyżej wiekiem, zupełnie inaczej niż do niżej wiekiem, rangą. I to nie jest tylko pewnie pan, pani, tylko całe słownictwo jest trochę... Tak, całe słownictwo jest zmienione, zdania kończą się innymi końcówkami, no jest to problematyczne. Ja do tej pory zdarza mi się o tym zapominać i mam wrażenie, że do kogoś się odezwałam niegrzecznie przez to, że coś tam pomieszałam. Na początku było ciężko, ale potem jak zaczęłam mówić, rozmawiać z mężem, też jak zaczęłam po koreańsku, to już było coraz lepiej. Ja też pewnie dużo osób się zastanawia, jak mówicie do synka i raczej staracie się, żeby w przyszłości był dwujęzyczny. No tak, bardzo bym chciała, bo inaczej to będę miała przekichane u babci i dziadka sonu. Ja staram się mówić do sonu zawsze po polsku. On bardzo często odpowiada mi po koreańsku, bardzo często mówi też do mnie po koreańsku i bo no, chodzi do przedszkola, tak, dlatego tam pewnie większość panie, dzieci, wszyscy po koreańsku. Tak, ten koreański jest dla niego dominujący, ale wszystko rozumie po polsku i no i jak chce, to powie po polsku. A twój mąż umie jakieś słowa po polsku?
Takie podstawowe, takie oceanu też się dużo uczy, ale tak, żeby mówił zdaniami, to jeszcze długa droga przed nim. Jak już jesteśmy przy mężu, no to taki, myślę, że chyba to jest jeden z najpopularniejszych filmów na twoim kanale, czyli film o ślubie. Tak. Odświeżyłam sobie, jak lecieliśmy samolotem i w ogóle się wzruszyłam, bo to jest bardzo taka wzruszająca chwila. Te śluby wyglądają inaczej, bo tu nie ma takiego, powiedzmy, typowego wesela, tak, tylko jest taka ta ceremonia zaślubin i bardzo ciekawe jest to, co się dzieje przed ślubem, czyli ta sesja zdjęciowa. Tak, sesja zdjęciowa. To jest w ogóle super przeżycie, bo to jest taka sesja zdjęcia z prawdziwego zdarzenia. Jedzie się tam rano, ma się makijaż, wszystko, wybiera się sukienki, których będzie się używać na tej sesji, bo to jest... Sesje są zwykle w takich wielkich studiach fotograficznych i tam oni mają sukienki, makijażyste, wszystko. Mm-hmm. Więc wybierasz to wszystko. Pakiet. Tak. I to nie jest, że jedna sukienka, tylko kilka sukienek, kilka konceptów. Robią zdjęcia w różnych tam sceneriach. Zwykle to jest wszystko w studiu, ale bardzo ładnie to wychodzi. I to się robi zwykle kilka miesięcy przed ślubem. Że to jest takie... Że ty jeszcze nie czujesz, że jesteś tą panną młodą do końca, a już właściwie prawie ją jesteś. Bo u nas to zwykle jest tak, że jest sesja w dzień ślubu i po ślubie, nie? Taka ewentualna sesja. I potem jest to taka ceremonia. To też mówiłaś, że są takie specjalne te sale, które się wynajmuje, takie sale ślubne, pałace ślubne, o, takie pałacyki czy coś takiego. No, to w Korei jest na każdym kroku, naprawdę. W każdym mieście jest po kilka takich. Bardzo ładna w ogóle była ta wasza sala. Ona była taka, taka ciemna i chyba takie, no, i takie światło, światełko. Mąż sam wybierał, bo ja byłam wtedy w Polsce, załatwiałam sobie wizę, coś tam, miałam różne takie urzędowe sprawy i musieliśmy wybrać salę, mnie nie było, mój mąż wybrał sam. Na początku to, że taka ciemna, to mi się nie podobała, dopiero potem, jak już był ten ślub, to się zorientowałam, że dobrze wybrał. Nie ma takiego wesela, tylko jest później ten taki obiad, taki mówiłaś, że na zasadach bufetu. Tak. Myślę, że dla Polaków też może być to zaskakujące, że dawanie tych kopert, prezentów jest przed i każdy dostaje ten taki voucher na obiad, tak, nie? To jest takie śmieszne, że przychodzi się na ceremonię ślubu, zanim jeszcze się podejdzie, zanim w ogóle jest ta ceremonia, to podchodzisz do takiego recepcjonisty, jakby zwykle tym recepcjonistą jest ktoś z rodziny, po prostu na jakiś kuzyn. Czyli ciebie czy w ogóle takiego. Nie ma przy tych życzeniach, takim przy dawaniu tych kopert. Przy kopert, tak, absolutnie. Daje się tą kopertę temu komuś, kto tam spisuje te koperty, on zapisuje w zeszyciku, że dostał od tej osoby, odhacza, daje bilecik na jedzenie. Zaprasza się na ślub osoby jakieś w ogóle niespokrewnione z nami, na przykład znajoma mojej mamy, no akurat nie mojej, znajoma mamy mojego męża, ona też miała jakiś ślub i myśmy dali jej kopertę, więc on musimy ją koniecznie zaprosić, żeby ona nam też dała tą kopertę. Mm-hmm. Koreańczycy bardzo tego tak podchodzą, że u nas to się wydaje takie rozliczanie, a oni tak to robią. A ile było osób na waszym ślubie? Ponad 100 na pewno. Tak. I pewnie były takie osoby, których na przykład ty za bardzo nawet nie znałaś. Ja połowę widziałam pierwszy raz w życiu. Potem jest ta ceremonia, wy mieliście też tam taką oficjalną ceremonię, gdzie byliście właśnie w tych strojach. Mm-hmm. Tam bardziej takie widziałam, się odbywają rzeczy w stylu, jakieś takie trochę przesądy. Tak, takie rytuały. Rytuały, takie troszkę, taka ceremonia tradycyjna, tam zwykle rodzice pana młodego muszą na przykład rzucić kasztany i chyba daktyle chińskie, takie deczu, rzucają do panny młodej, ona łapie na taki swój jakby welon takiego koreańskiego stroju i ile złapie, tyle będzie dzieci. I potem jest ten obiad i po obiedzie właściwie wszyscy się rozchodzą. Wszyscy się rozchodzą, po obiedzie niektórzy, tak naprawdę niektórzy goście, na przykład szef teścia, dajmy na to, też przyszedł na ślub, ale jego w ogóle to nie interesuje, załóżmy, więc on nawet w trakcie tej ceremonii już idzie do bufetu, zjada, zanim panna młoda powie tak, zanim pan młody powie tak, i już go nie ma. Często tak jest. Kobiety nigdy nie zmieniają nazwiska po ślubie, zawsze zostają przy swoim nazwisku i wtedy dziecko ma nazwisko męża, ale mama ma nazwisko swoje. Tak. Ja też bym nie zmieniała i polskie moje nazwisko dalej jest takie, jakie miałam. Jak dostałam koreańskie obywatelstwo, to tam trzeba było dać swoje nazwisko i moje jest bardzo długie polskie, więc bardzo problematyczne zapisanie w koreańskim alfabetem, więc po prostu wzięłam nazwisko męża. Czemu jesteś tutaj dla Koreańczyków biolą, a nie wiolą? Tak, bo w koreańskim alfabecie hangulu nie ma literki W, jest B i wszystkie słowa, które mogłyby mieć literkę W, nie wiem, angielskie czy coś, czyta się jakby przez B, więc moje imię też zapisuje się przez to B, jest Biola. A mąż też tak mówi? Nie, on mówi... On w ogóle mówi jakoś inaczej. Jakoś tam honey. Okay. Katolików trochę jest, protestantów jest dużo, no i buddystów oczywiście jest dużo. No i właśnie my jesteśmy pod buddyjską świątynią, która się nazywa... Chogyesa. Wygląda pięknie, jest cała okwieciona. W ogóle to są takie kwiaty, które u nas na cmentarzach się czasem spotyka. No, te takie, te wyżej. Teraz jest taki sezon na te kwiaty. Tak, ale bardzo ładna, kolorowa, właściwie tak wtopiona w taką nowoczesną architekturę tutaj wokół. Zresztą w ogóle tutaj tak jest trochę w Seulu. Tutaj podobno warto przyjść w maju, kiedy są urodziny Buddy, bo ona wtedy chyba pięknie wygląda. Nad tą świątynią, tak jakby na wysokości sufitu, jest masa lampionów i one
są kolorowe, są też białe, pięknie to wygląda wieczorem. A mówiłaś też wiele, że tutaj właśnie można nocować w tych świątyniach, ale to turyści też normalnie? Tak, turyści też mogą. Tam jest takie centrum Temple Stay i można sobie coś takiego wykupić. Za to trzeba zapłacić jakąś tam drobną opłatę i tam się wtedy śpi w świątyni, medytuje się, jeżeli się chce, tak przeżywa się, tak jak mnisi troszeczkę. Tutaj za mną pani wkłada takie papierowe motylki i można sobie jakieś życzenia tutaj własne kwiatki powsadzać, a poza tym też jest tu pani, która właśnie reklamuje to, o czym Viola mówiła, czyli to takie doświadczenie świątyni z mnichami. I też widzieliśmy tutaj takie dziewczyny, one miały takie specjalne stroje, takie kamizelki i chyba właśnie były oprowadzane po tym miejscu i chyba właśnie biorą udział w tym experience. O, a tutaj chyba panowie za nami idą. Mnisi. Zwykle coraz mniej jest mnichów, bo ogólnie na świecie jest taki trend, że księży też jest mniej katolickich, tak. Mnichów też jest mniej, więc takich młodych mnichów to rzadko można spotkać ostatnio. Co ładna ta świątynia, nie? Bardzo ładna. Mi się bardzo podobało drzewo przed nią, było takie jak z obrazka. Można kupić stroje dla mnichów też w sklepach, szyte na miarę. Przysiadłyśmy w Starbucksie, już w ogóle to mówiłam w jednym filmie, że chyba Koreańczycy lubią Starbucksa, mówiłaś. Bardzo nie? Lubią, no. No i właśnie jak jesteśmy już tu przy Koreańczykach, to jakie są takie ich najważniejsze cechy, które odróżniają trochę od ich od na przykład Polaków? Bardziej nieśmiali, jeżeli chodzi o kontakt międzyludzkie, że nie... Rzadko się zdarza, żeby ktoś do obcego człowieka coś powiedział. Nawet jakiś taki, nie wiem, komplement na ulicy, tak, czy coś, tak, to raczej się nie zdarza. Prawie nie zdarza, no prawie się nie zdarza i to też ty zauważyłeś, że nie wiem, w metrze ktoś się przepchnie, ale jakoś nie specjalnie nie mówi przepraszam, tak, czy coś tak. takiego, tylko po prostu to jest takie normalne. Największe plusy mieszkania tutaj? Na pewno jedzenie to jest jeden z większych plusów, bo jest super. Bardzo je lubię. Jest też bardzo bezpiecznie. Raczej nie trzeba się obawiać, że zostawimy swoje rzeczy i ktoś nam je weźmie na przykład. A jeżeli chodzi o koszty życia tutaj? Mieszkania są bardzo drogie, ale już wynajem mieszkań nie jest aż tak bardzo drogi. Jedzenie w sklepach, supermarketach jest dość drogie, na przykład owoce są drogie, mięso, ale w restauracjach z kolei jest już stosunkowo tanio, to też by zauważyliście, tak. że nie jest tak bardzo drogo w restauracjach. Najniższa krajowa to jest jakoś tak powyżej 6 tysięcy na rękę. Najniższa krajowa, tak. To jest najniższa krajowa, a średnie jest tak około 10-12 tysięcy, więc no takie dostosowane są te ceny do życia. Do życia. Inflacja tu jest, czy tylko w Polsce jest? Jest inflacja też. Nie aż taka, może procentowo troszkę mniej niż w Polsce, z tego co się orientowałam, ale jest. No to właśnie jak już tak o tej inflacji, no to jakie są minusy największe? Daleko od Polski jest największy minus dla mnie. No może właśnie te kontakty międzyludzkie są czasem takie, mogą być takim minusem, nie? To może być minusem, chociaż... Jest taka jedna grupa, która zawsze jest bardzo przyjazna i to są starsze osoby, więc jak się ma jakiś brak kontaktów międzyludzkich, to można po prostu iść, nie wiem, na przykład w takie miejsce, gdzie jest dużo starszych osób, oni są zawsze bardzo kontaktowi, ja to bardzo lubię, to tak bardzo podnosi na duchu, czasami jest taka biblioteka i tam w bibliotece, w kawiarni pracują tylko starsze osoby i tam jak się pójdzie do tej biblioteki, to zawsze wiadomo, że z tymi osobami, które tam obserwują, się tak miło porozmawia i się... Wraca ta wiara w ludzi. Jesteśmy w dzielnicy Myeongdong, byliśmy tutaj w poprzednim filmie, to jest taka zakupowa, można powiedzieć, tak, mocno, nie? Bardzo zakupowa. Sieciówki, bardzo dużo sklepów z kosmetykami, jak chcecie koreańskie kosmetyki, to tutaj. No i byliśmy w bardzo fajnym sklepie, nazwa, znowu zapominam. S-More. Trochę taki Disney Store, ale inny troszkę. W sensie były tam trochę inne zabawki niż w Disney Store, dużo rzeczy z Pixara i trochę takie mam wrażenie gadżety też dużo takie dla starszych osób, jakieś takie figurki do postawienia, takie mniejsze laleczki, które wyglądały trochę jak te Funko Popy. Ja jak wiecie lubię takie sklepy, w Nowym Jorku też po Disney Store'ach chodziłam i w ogóle w każdym mieście jak jestem, nie ukrywajmy. O, tam jest ten sklep z tymi orzeszkami. O, no to jest cały sklep z tym. Tak, jest tam cały sklep z takimi orzeszkami słodkimi. Jak oglądaliście chyba to w pierwszym filmie z Maćkiem, też kupiliśmy w sklepie i spróbowaliśmy paru, były bardzo, bardzo smaczne. Viola z Maćkiem tam coś wcinają, bo jesteśmy na markecie. Tutaj bardzo popularne są takie markety jedzeniowe, ale one nie są tylko jedzeniowe, tylko tu jest tak naprawdę takie mydło i powidło
wszystko można tu kupić. Tutaj street food jest, wiecie, bardzo, bardzo popularny. Wieczorami wszędzie tu jest pełno ludzi, Koreańczycy kochają jeść i street food tutaj naprawdę ma się dobrze. Wyszliśmy z marketu i jesteśmy na Seullo, tak? Seullo i to jest, słuchajcie, taki parczek zawieszony nad drogą. Można go porównać trochę do nowojorskiego High Line. Jak oglądaliście nasze filmy z Nowego Jorku, tam przechadzaliśmy się High Line. On powstał tam, w miejscu takiej starej kolejki miejskiej. A tu nie wiem, tu chyba po prostu nie został stworzony tak, tak na potrzeby. Tu coś było na pewno i na pewno to czytałam, ale teraz ci nie powiem. Ale tak, no. Ale fajnie to wygląda. O, tutaj jest Seoul Macaulay Club, czyli można się napić ryżowego wina Macaulay jakiegoś tam specjalnego. No to w ogóle tak bardzo nowocześnie, nie? Jest. No. To jest takie, wiecie, że przełamanie takiego miejskiej dżungli. Tak, tak, urban jungle. O, i tu wchodzimy, jesteśmy już właśnie na tym, w tym parku. Macie dwie lodówki, tak? Tak. I to jest standard też taki? Tak, to jest standard. No większość osób ma, mam wrażenie, że większość. Chyba, że ktoś jest singlem, mieszka sam. I głównym celem jest? Przechowywanie kimchi. Ale to nie jest też tak, że w tej lodówce na kimchi jest tylko kimchi. U nas ta lodówka na kimchi pełni rolę takiej głównej lodówki, jakby w jednej szufladzie, tylko takiej dużej szufladzie. Trzymamy kimchi. A to jest przez to, że kimchi ma taki swój specyficzny zapach i tak, przez to mogło na przykład przesiąknąć inne produkty w lodówce. To też dlatego, ale też dlatego, że kimchi ma odpowiednią temperaturę przechowywania, wtedy najdłużej się trzyma, ona jest troszeczkę niższa. Koreańczycy też ryż, taki ryż, który kupują w workach na przykład 11-kilowych, przesypują do pojemników i też trzymają często w tej lodówce na kimchi. Mm-hmm. I on wtedy dłużej jest świeży, nic tam się z nim nie dzieje, no bo w Korei w lecie na przykład bywa bardzo wilgotno. W ogóle to kimchi to jest też ciekawe, bo jednak mówiłaś w jednym ze swoich filmów, że jakby ja, no, próbowałam znaleźć taki produkt w Polsce, ale chyba tego nie ma, że takie jest takie uzależnienie od tego kimchi, że przed starszą sobie jadą gdzieś na wycieczkę i mają takie małe puszeczki kimchi czy coś. No to jest to tak. Nie, my może, nie wiem, jakieś kabanosy się bierze, ale to też nie jest tak, że każdy nie ma takiego dania, chyba że, nie ma, że każdy w domu ma i że każdy cały czas je i że bez niego nawet wjechać nie możemy, nie? No nie bez ma takiego produktu. Twój synek ma 3 lata. I też myślę, że fajnym tematem jest w ogóle temat ciąży i porodu. O ile tak z tego, co opowiadałaś, to te badania w ciąży, ten poród jest w miarę podobny. Tak, szpitale z tego, co mówiłaś, mają dużo lepszy standard. Tak, wydaje mi się, że tak, mają wysoki standard. Mają wysoki standard. Coś się różni, jeżeli chodzi o to podejście do mam, do kobiet. Chodzi ci o to, że mamy po urodzeniu dziecka na przykład idą do takiego sanatorium, sanatorium dla mam. To jest bardzo częste, naprawdę bardzo częste, bo u nas w rodzinie to większość kobiet po urodzeniu dziecka poszło do takiego miejsca. To polega na tym, że rodzi się dziecko, po kilku dniach, po dwóch, trzech dniach nie wychodzi się ze szpitala, tylko przenosi się do takiego miejsca, to zwykle osobne piętro szpitala, gdzie się spędza na przykład 2 tygodnie. I to można określić jako spa. Głównym celem jest właśnie takie odzyskanie formy. Ale to dziecko nie jest cały czas z mamą, tylko mama przychodzi na karmić je tylko? Różnie to bywa. Są takie miejsca, gdzie dziecko może być z mamą cały czas, 24 godziny w pokoju, ale zwykle Koreanki nie wybierają takiej opcji, bo uważają, że muszą odpocząć dużo. Okay. Więc zwykle to dziecko na noc jest innymi noworodkami. I mama w nocy śpi, czasami się budzi, żeby ściągnąć pokarm. To jest takie dość typowe, że nie budzą tej mamy, żeby karmiła to dziecko za każdym razem, kiedy ono tamtego potrzebuje. To jest taka duża różnica, wydaje mi się, z tym, co u nas uważamy za słuszne. Mama ma w ciągu dnia też jakieś różne aktywności i wtedy dziecko też idzie do innych dzieci i razem tam opiekuje się nimi pielęgniarka. Zwykle teraz jest tak, że tato praktycznie 2 tygodnie czeka, aż zobaczy to dziecko. Okej. Okay. No dla nas to jest takie coś nietypowego, no, taki szok. Mówię, że to karmienie piersią w ogóle trwa bardzo krótko, nie? Tak, z tego co widziałam po znajomych osobach, to rzeczywiście bardzo krótko. Uważają, że to jest bardzo ważne, żeby karmić, ale właśnie bardzo ważne pod względem tego, że mama się regeneruje szybciej wtedy. Okej, czyli też to stawianie na mamę. Tak, tak. A po 3 miesiącach rzadko kto jeszcze karmi. Ty pewnie miałaś takie podejście po polsku i karmienie i ten. No bo my jesteśmy tak wszyscy przyzwyczajeni, tak, nie? Ciężko. Tak. Ciężko to zmienić. Czemu w ogóle po porodzie je się zupę z glonami? Je się zupę z glonami, bo ona bardzo dobrze wpływa na regenerację po porodzie podobno, bo ma dużo wapnia, dużo witamin, dużo czegoś tam. Ogólnie dużo żelaza chyba, nie wiem czy ma na pewno, ale tak się wierzy, że bardzo dobrze wpływa na regenerację dla kobiety po porodzie.
I rzeczywiście je się ją non-stop, że do każdego posiłku w szpitalu miałam tą zupę. Taki stereotyp o Koreańczykach jest taki, że bardzo dużo pracują, że mają mało urlopu, że nie wyjeżdżają. Mhm. Jak to w ogóle tu właśnie z tym jest? Trochę tak jest na pewno. Koreańczycy są pracoholikami. To nie znaczy, że pracują jakoś wybitnie intensywnie w tej pracy, ale jednak ta kultura jest taka, że nie mają takiego czegoś jak Polacy, co uważam za wspaniałą cechę Polaków, że po 8 godzinach mówią, wychodzę, skończyłem. Tylko często pewnie siedzą, aż szef tak, nie wyjdzie i tak dalej. Tak, siedzą, aż szef wyjdzie, czekają. Bardzo często tak jest, szczególnie jak są na takich niższych szczeblach. Jeżeli chodzi o urlop, to jest go mniej niż w Polsce. Zwykle jest to 15 dni urlopu. Różnie to bywa, bo to nie jest takie uregulowane jak u nas, że każdej firmie jest tak samo. Różnica jest też taka, że Koreańczycy mają dość dużo wolnego w jakieś święta. A gdzie lubią najbardziej jeździć na urlop? Wydaje mi się, że najbardziej na takie zagraniczne wycieczki zorganizowane. Taka tip-top, codziennie zwiedzanie, przejazdówka jakaś tak, po Europie. To jest 7 krajów, 7 dni. Takie wycieczki Koreańczycy kochają, że oni tak właśnie bardzo intensywnie wtedy zwiedzają. Parę razy gdzieś tam przemycałam jakiś streetwear i zauważyłam, że w ogóle pary ubierają się podobnie. Jest na przykład chłopak z dziewczyną, oboje mają jakieś takie podobne dresy, podobne bluzy i tak się podobnie noszą. To się nawet nazywa, ma taką nazwę, couple look, czyli takie znowu po koreańsku przeczytane angielskie określenie i rzeczywiście są specjalne w ogóle sklepy z takimi ubraniami, albo po prostu marki robią takie kolekcje, że wychodzi dla kobiety i dla mężczyzny, albo w ogóle noszą takie większe ubrania dziewczyny, też takie same jak ten chłopak. Też właśnie rozmawiałyśmy tutaj w drodze, że lubią też medycynę estetyczną bardzo. Tak. Że tak jednak trochę może nawet być uzależnienie od tej medycyny estetycznej. Koreanki bardzo lubią kosmetyki, bardzo lubią też medycynę estetyczną. Mają takie konkretne rzeczy, które lubią poprawiać w swojej twarzy, na przykład powieki, żeby się miały załamanie, takie jak Bo bardziej mają takie... Tak, to jest jakby się tak zlewa troszeczkę. Tak, tak. A chciałyby mieć tak jak my, znaczy ja tak nie mam ładnie, ale ty masz, Sonia, bardzo ładne załamanie. Ale ty też masz załamanie. Jezu, aż muszę spojrzeć. Ja tu mam tak opadę trochę, a ty masz tak ładnie, że możesz sobie narysować eyelinerem i będzie wszystko ładnie widać. Okay. To o tym marzył Koreanki. Człowiek się tam czasem nawet nie zastanawia nad tym, że to może być na przykład dla kogoś jakiś kompleks, tak, nie? Tak, jeszcze druga taka bardzo lubiana przez Koreanki poprawka to jest tutaj ta linia, żeby była bardziej taka spiczasta. Szczuplejsza tutaj. I nos bardzo często zmniejszają, znaczy nie zmniejszają, tylko tak uwypuklają, tak bardziej, żeby zrobił się spiczasty. Za czym najbardziej tęsknisz, co wysyłają ci najczęściej w paczkach rodzice? Już rozmawialiśmy w jednym filmie, że te dezodoranty. Tęsknię za dezodorantami. No nie, tak. Jakieś takie właśnie kosmetyczne rzeczy, na przykład odżywki do włosów mamy mi często wysyłają, bo to jest do tych koreańskich włosów, to ja mam wrażenie, że nie trzeba żadnej odżywki. Tak, no i tak piękne są dobre. Mają włosy. Tabletki do ssania, bo ciężko w Korei o tabletki do ssania. Moja mama mi ostatnio wysyła chipsy paprykowe. Bo nie ma też tutaj. No nie ma chipsów paprykowych, są tylko takie jakieś lekko słodkie. Zawsze się coś znajdzie, pasztet. Fajne takie rzeczy, za którymi się w ogóle tęskni. No. Tak nie pomyślałabyś sobie, że kiedyś będę mieszkać za granicą, to mi mama chipsy paprykowe. Tak, chipsy i pasztet. Wróżenie jest tutaj takie, jakieś taroty, wróżenie z dłoni. Ale też słyszałam, że a propos wyboru imienia dla dziecka, że się idzie do wróżki? Tak. Chodzą ludzie do wróżki, żeby wybrać odpowiednie imię dla dziecka. Pani nam sprawi, czy to jest okej. Okay. A czasami po prostu mówią, proszę tam wymyśleć jakieś, znaczy wymyśleć jakieś tam, wybrać i wtedy dostają propozycje kilku imion na przykład, za to się płaci oczywiście. Tak było na przykład w przypadku siostry mojego męża, że tam dziadek stwierdził, jak miała kilkanaście lat, że to imię to jednak chyba dobrze i nie będzie z tym imieniem, że może by zmienili i wybrali, poszli do, znowu do jakiegoś takiego wróżbity, powiedzmy. Wróżbity to nie jest dobre określenie chyba, ale to mnisi też wybierają i pomagają wybrać imiona. I zmieniła. Zmieniła imię. I to zmiana imienia w Korei to jest nic nadzwyczajnego. Po prostu większość dziewczyn w takim wieku szkolnym, w średniej szkoły mniej więcej, zmienia sobie imię. Naprawdę masa. Dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia. No, a jak wybraliście imię dla Sonu? Stwierdziliśmy, że sami sobie wybierzemy. I mój mąż kiedyś tak powiedział, że może Sonu. I no, spodobało mi się to Sonu, bo od razu brzmiała jak synu, jakoś tak. Mi się też podoba, bo trochę jest jak Soniu. No właśnie. Jak to się stało, że zaczęłaś nagrywać na YouTubie? Czy to był taki spontan, czy gdzieś tam ci długo chodziło to po głowie? To mi trochę chodziło po głowie tak od przyjazdu do Korei. W sensie
myślałam, że to by był ciekawy materiał do pokazania, że ogólnie no fajna sprawa, że w Polsce pewnie bym nie miała o czym nagrywać, ale jak już jestem w tej Korei, no to fajnie by było, ale tak sobie myślałam, że to bez sensu, gdzie ja się nadaję do takiego czegoś. Ale jak się rozpoczęła pandemia i ja już tak chciałam coś zrobić ciekawego ze swoim życiem, bardzo tęskniłam ze swoimi rodzicami i nie miałam jak pojechać, bo to, wtedy rzeczywiście nie dało się po prostu, no, ciężko było, to wtedy stwierdziłam, że nagram filmik, zobaczymy jak to pójdzie. I jak już tak zaczęłam nagrywać, bardzo mi się spodobało. Spodobał mi się też bardzo montaż, to było takie fajne. Nagle poczułam, że robię coś, co chciałabym robić, co mnie bawi, że coś, co jest trochę kreatywne też. I siadło. Siadło, no i już zaczęłam. Mi też się bardzo podobało, jak Wiola powiedziała, że twoi rodzice oglądają każdy film kilka razy. I też bardzo to jest takie wzruszające, że twój mąż ogląda każdy film. Mimo, że pewnie nie rozumie wszystkiego, to po prostu pewnie lubi patrzeć czasami na was. Przyspieszeniu. I zauważyłam, że przyspieszenie jest dziwnym dałem tylko na mnie. A jak jest ono, to jakoś wyłącza to przyspieszenie, nie wiem, o co chodzi. No i tak na zakończenie, plany twoje na przyszłość, czy rozwijać YouTube, czy coś innego. No i czy plany na pewno dalsze to są związane tutaj z Koreą, czy coś tam chodzi może po głowie innego? Nie, na razie z Koreą myślę. Na razie na pewno z Koreą. YouTube też raczej cały czas mnie bawi i mam nadzieję, że moich widzów też cały czas bawi, więc zostaje. Jeszcze mam drugą książkę do napisania kulinarną. Tak, pierwsza też była o koreańskiej kuchni, druga taka trochę kontynuacja, trochę z innej strony podejście, więc takie plany na najbliższą przyszłość. Możemy się tak umówić, że jak widzowie będą mieli jakieś jeszcze pytania, to odpowiemy, ja się zapytam ewentualnie Wioli, albo Wiola też spojrzy w sekcji komentarzy. Si. O coś na przykład dopytać, o czym my rozmawiałyśmy, coś wam się nasunie. No i dziękujemy wam za oglądanie dzisiejszego filmu, my się już żegnamy. Dziękuję bardzo Wioli za to, ja że dziękuję. Kolejny dzień w sumie nam towarzyszyła. Musiała odpowiedzieć na wszystkie moje pytania i poopowiadać, więc bardzo, bardzo dziękuję. Był też oczywiście z nami Maciek, więc zapraszam na kanał Pierogi z Kimchi, zapraszam na kanał Macieje. No i oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa! Pa.